od wielu miesięcy przygotowywaliśmy się do jubileuszu stulecia naszej parafii. Wizyta duszpasterska, odnawianie świątyni, nowa instalacja grzewcza, później wizytacja kanoniczna księdza biskupa, częsta modlitwa za byłych duszpasterzy, budowniczych i ofiarodawców kościoła i parafii, misje święte prowadzone czy zakończone przez ojców redemptorystów. To tylko niektóre z elementów tych przygotowań, zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej. I oto nadszedł dzień dziękczynienia Bogu poprzez przyczyny naszych świętych patronów, świętego Jana Nepomucena, świętego Antoniego Padewskiego, za dar tej wspólnoty, którą zapoczątkował specjalnym dekretem 18 czerwca 1910 roku biskup kielecki Augustyn Łosiński. Posyłając cura animarum dla zbawienia dusz pierwszego administratora księdza Tomasza Brzozowskiego. I oto po 100 latach od tamtego historycznego wydarzenia gromadzi nas dziś pasterz kościoła Sosnowieckiego, ksiądz biskup dr Grzegorz Kaszak, którego pragnę gorąco powitać w imieniu całej wspólnoty parafialnej, jak również zaproszonych gości. Ksiądz biskup jest honorowym patronem naszej uroczystości wraz z panem starostą Adamem Lazarem i panem burmistrzem Łękowic, panem Andrzejem Cemrzyńskim. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli starostwa powiatu będzińskiego z przewodniczącym panem Emilem Bystrowskim, z radnymi, również przedstawicieli naszego Urzędu Miasta z panem burmistrzem, radnymi. Witam też przedstawicieli zaprzyjaźnionych samorządów, szczególnie z gminy Psary, pana wójta Mariana Kozieła. Witam patronów medialnych, przedstawicieli Niedzieli, Radia Katowice i Telewizji Katowice, wszystkich sponsorów. Witam przedstawicieli zakładów pracy, instytucji, organizacji społecznych, szkół wszystkich z Wojchowic, kapłanów, którzy przybyli na nasze uroczystości, tych, którzy tutaj pracowali, z proboszczów jest mój poprzednik, ksiądz Józef Śródka, gorąco witam, byłych wikariuszy, również księdza Roberta, który jest ziomkiem, który pochodzi z naszej parafii. Witam kapłanów też naszego dekanatu, witam dzieci rocznicowe, wszystkich przyjaciół naszej parafii, moich osobistych, zaproszonych gości, rodzinę moją i całą rodzinę parafialną. Gorąco proszę księdza biskupa o odprawienie tej dzisiejszej Eucharystii w intencji całej naszej wspólnoty, z duszpasterzy tej parafii, budowniczych, ofiarodawców, nas tutaj zgromadzonych na tej uroczystości, jak również w intencji tych, których tu nie ma, a stanowią nasz wojkowicki kościół.